i będzie się modlił nad składanym do grobu, prosząc Bożego miłosierdzia i wypraszając łaskę nieba dla zmarłego. To nie jest na wieki wieków. I z tego musimy sobie zdawać sprawę, bo przyzwyczajamy się. Jest nam to dane i za to powinniśmy Panu Bogu być wdzięczni, rozumiejąc z jednej strony wagę i znaczenie tych wydarzeń, dzisiaj podkreślonych w swojej roli tych dwóch sakramentów zjednoczonych ze sobą, kapłaństwa i Eucharystii, ale też pokornie prosić Pana Boga, aby to dobrodziejstwo wynikające z kapłaństwa i szafowania sakramentami świętymi było nam dostępne. Bo w wielu rejonach świata to wszystko jest tylko pragnieniem wierzących i tęsknotą wierzących i bólem serca z powodu niezaspokojenia tej tęsknoty. To jest trochę tak jak z chlebem. Kiedy go mamy, to wydaje się czymś zwyczajnym. Nie szanujemy go, wyrzucamy do śmietnika, gdzie popadnie. Świadomość przychodzi wtedy, kiedy nie ma co do ust włożyć i nie ma przysłowiowej kromki chleba. Wtedy budzi się szacunek do chleba. Więc módlmy się, abyśmy nigdy nie doznawali takich bolesnych wstrząsów duchowych, by właściwie rozczytać i zrozumieć wagę sakramentów świętych. Oto też modlę się w tej świętej liturgii, w wymiarze czysto osobistym, dziękując Panu Bogu za łaskę powołania, za swoje kapłaństwo i prosząc Boga, aby był blisko mnie, stając się źródłem potrzebnej łaski i siły. Byśmy godnie uczestniczyli w tej świętej liturgii, przeprośmy dobrego Boga za wszystkie swoje grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wejścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią ją o drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. Spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan, krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będę pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Bo wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Chwała z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, by go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. Wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chociaż w roku liturgicznym, w roku C, kiedy przeżywamy liturgię Wielkiego Czwartku i czytamy wyznaczoną na ten rok perykopę ewangeliczną, dziś autorstwa świętego Jana, i nie znajdujemy tam wprost opisu ustanowienia świętej Eucharystii, lecz słyszymy o tym, że Jezus umywa nogi uczniom. A później słyszymy Jego słowa kończące tę perykopę ewangeliczną,
skierowany do apostołów, a przez nich do nas wszystkich, dałem wam przykład, byście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem, wypowiada słowa, w których wzywa do postawy służby, sam przed chwilą przyjmując rolę sługi, wręcz służącego, bo takie było zadanie między innymi, służącego w relacji do swojego Pana, aby pomagał mu i towarzyszył w jego toalecie, więc w umywaniu nóg również. Jezus, Syn Boga Żywego, pełni, wykonuje funkcję służącego. Powstańmy. Zanieśmy teraz nasze prośby do Ojca, który kocha nas tak bardzo, że karmi nas ciałem swojego Syna. Módlmy się za cały Kościół, by Eucharystia była zawsze centrum i szczytem Jego życia i służby. Ciebie prosimy. Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, by z każdym dniem stawali się bardziej podobni do Chrystusa, sługi. Ciebie prosimy. Za naszą Ojczyznę w dniu święta jej chrztu, aby była krajem ludzi wewnętrznie wolnych, otwartych na potrzebujących i w ten sposób dawała świadectwo w świecie, tak jak to czyni przez ostatnie tygodnie. Ciebie prosimy. Za kraje, tereny, na których wierzący nie mają dostępu do codziennej Eucharystii, aby pojawiły się tam powołania do kapłaństwa. Ciebie prosimy. O pokój serca, ten wewnętrzny, dla każdego z nas z osobna, o pokój w naszych relacjach wewnątrzrodzinnych, w naszym narodzie, o pokój dla Ukrainy. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszemu sercu, za zmarłych parafian, za świętej pamięci ojca Mariana, za księdza Stanisława Mierowskiego, za wszystkich zmarłych kapłanów, których Bóg postawił na drogach naszego życia, którzy odkrywali przed nami tajemnicę Boga i tworzyli, budowali i formowali nas duchowo, wewnętrznie. Ciebie prosimy. Za nas, tu zgromadzonych, byśmy potrafili dawać świadectwo naszej wiary, podejmując służbę dla innych. Ciebie prosimy. Boże, Ty oczyszczasz i przemieniasz serca ludzi. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, lud Twój czcią.
Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem. W górę serca. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Pana, Pana Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże z
zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Cię wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, by ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Krzysztofa, biskupa seniora Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który płaczesz, że Baranku Boży, który płaczesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przyjdźcie z ulic i z opłatków, bowiem mija czas. Przyjdźcie, Boże, i pomocy, Pan uzdrowi was. Pan wieczerni przygotował, swój zaprasza lud, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Każdy człowiek w domu pańskim swoje miejsce ma, niech nikogo w nim nie pragnie, uczta pańska trwa. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb i napój nieśmiertelny, aby życie mieć. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak z obfitości boskich darów. Bierzmy pełnię łask. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy je i zastawił
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść za nim. Było w ich serca, słów Bożych prawda. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy, niech nie ustanie. Na wieczne czasy, thank you.
Ja wiem, w kogo ja wierzę. Skorzystajmy z tych dni. Może jeszcze dzisiejszego wieczoru
jutrzejszego Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, aby rzeczywiście dać Bogu szansę. Ale rozumiejąc, że to dla nas jest ważne, to my tego potrzebujemy, Bogu nic nie dodajemy, ale wziąć możemy wszystko, co Bóg ma nam do zaoferowania. Więc korzystajmy jak najobficiej z tego czasu łaski, o co gorąco proszę i gorąco zachęcam. A porządku już nie będę podawał adoracyjnego, bo wiecie, zaczyna się od 9 i trwa przez cały dzień, aż do godziny 22 Wielkiego Piątku, również w Wielką Sobotę, aż do godziny 22. Teraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji, śpiewamy pieśń eucharystyczną. Bądźże pozdrowiona hostyjo żywa, które yeah.
Jezu miły.